Ej, cześć, witajcie w szóstym odcinku Total Vanilla Beyond, gdzie gramy Damaszkiem. I w poprzednim odcinku zniszczyliśmy Egipt już doszczętnie i zaczęliśmy wojnę z kalifatem Bagdadu, gdzie zdobyliśmy od razu Bagdad i Basrę. Oblegamy też Iszfan. I plan na dzisiejszy odcinek, ściągnąć te armie wszystkie stąd. W sumie można powiedzieć jedna cała armia. I spróbujemy teraz zaatakować też Turków w tym odcinku, żeby szybciej się rozwijać i żeby zająć te 3-4 prowincje naraz. Musimy też pogonić troszkę tych armii stąd. Musimy też przyciągnąć tu jedną armię dodatkową do zdobycia tej osady tutaj. Maszkatu. Raczej sił wielkich nie będziemy na to potrzebować. Zobaczymy tak. Jerozolima gotowa do ulepszenia. To jak się skończy wieża Dawida, to wtedy. Nowa misja, żeby z Francją pogadać. Nie ma problemu. Jak dostaję questy dyplomatyczne, czemu by ich nie wykonywać? I dostaliśmy 500 z gildii kupieckiej. Zabójcę bym mógł. Poproszę z chęcią. Antiochia, ulica Żydowska. Na targowisko, żeby jeszcze mocniej wzmocnić ten region. Ascalon. I tak mogę tylko pustynnych łuczników. Czy ręcz daje mi coś innego? Nie. Samych pustynnych łuczników, więc porcik zbudujemy. Luxor, już w Luxorze ma się co budować. Tutaj moglibyśmy te strażnice zbudować. Basra po prostu się naprawiła. Okej, okay. I wszystko wszędzie się nie. W Dongoli się nic nie buduje. Zmniejszymy tu podatki. Też trzeba będzie tą armię zabrać. I chyba najpierw farmy. Albo nie, najpierw targowisko, potem dopiero farmy. I tu też jest spora armia, którą można by stąd zabrać i ewentualnie przetrenować. Możemy zostawić tych nubijskich najemników i ruszacie dalej. Jakaś armia buntownicza. Ona nam za bardzo nie grozi. Mamy dobrego dowódcę tu i ty stawiasz wieżyczki na naszym terytorium. Podejdziesz potem tu, a ty pójdziesz kawałek dalej, żebym widział, co tam się dzieje. Tu też są sami najemnicy, których mogę przytrenować. To czemu nie? Flota, flota. Trzeba wzmocnić tą flotę, żeby tych rebeliantów się stąd pozbyć. Medyna się powiększa, tutaj nie ma co, ale to też zaraz się będzie powiększać, więc świetnie. Tu mi coś zagraża? Chyba nie. A mogę więcej wojska zacząć też rekrutować. Troszkę brakuje mi na pewno generałów do tego wszystkiego, do tego całego mojego przedsięwzięcia. Mógłbym wam pewnie pancerz, co? Nie, bonus za kawalerii. Ok, czyli doświadczenie tylko i wyłącznie. Rekrutujmy może głównie piechotę, rekrutujmy tu. Aleppo. Dorzućmy też troszkę piechoty, łuczników. A tutaj łucznicy konni. Miotacze bomb. To będzie ciekawe połączenie. W Jerozolimie też kolejnych miotaczy możemy. I w Askalonie. Więcej łuczników konnych. Więcej łuczników konnych. Ta flota tu jest dość potężna, więc będziemy potrzebować sporo okrętów. Kolejne dwa. Luxor też kolejne dwa okręty. Masa okrętów jest potrzebna. Moglibyśmy albo zignorować tych bandytów, czy to mi bardzo przeszkadza. Troszkę ta dewastacja jest. Dobra, to ich zbijemy. Spróbuję może na automacie to zrobić.
Spore te straty były, ale niech będzie, żeby nie przedłużać. I może byśmy, może czas połączyć te jednostki, bo ich nie będę w stanie przetrenować. Tak, połączymy je. A i tak nie jesteśmy. Was usuniemy. Dobra, to nas z tym wstrzymamy. A ta armia, wy się tu przetrenowujecie, dostajecie pancerz. Moglibyśmy pokonać te kapitańskie armie i jednego im generała już skosić, co byłoby niegłupie. Już nie mam łuczników konnych. Pokonamy masa najemników. Jacy są najemnicy? Są łucznicy konni. Więc może bym zrezygnował po jednym oddziale z tych panów i wziął sobie tych łuczników konnych, bo są dobrzy w Bagdadzie. W Bagdadzie się cały czas rekrutujecie. Czekamy, aż oni z tego Iszwandy nas wyjdą. To już tylko dwie tury. Także się wstrzymamy, a tu gonimy tego dowódcę. Nie masz nic szczególnego. Czy dobrych masz swoich ochroniarzy? 19 defensywy. Myślę, że bez problemu ich pokonamy. No i tą większą armię też trzeba będzie z nią zawalczyć. Zebrać też jakąś armię, nawet takiego dowódcę po prostu, żeby iść po tą oddaloną osadę. No nie jest kawałek, ale też trzeba ją zdobyć. No i tak naprawdę ruszyć dalej. Wy wszyscy trzymacie pozycję, jedna linia. Łucznicy przed wami. Mamy też katapultę. Jazda do walki w zwarciu z tyłu. A wy ustawcie się za linią piechoty. Zaczynamy bitwę. Wróg się ustawił tam. Nie mamy zasięgu, ale oni nie mają łuczników, więc trzeba będzie ich dowódcę po prostu zwyczajnie w świecie ostrzelać naszymi łucznikami konnymi. Dawaj, podjeżdżaj szybciej. Właśnie chcę, żeby ta bitwa zajęła pół odcinka oczywiście, tak? Ja ci będę mówił, kiedy masz strzelać. Masz strzelać w samego dowódcę. W razie może stawimy naszą piechotę jednak w ten sposób. Moi łucznicy konni strzelają w samego generała, więc wspaniale. Troszkę go osłabimy. Dobra, katapulta stój. Łucznicy też stać, strzelać w nich. Wy jak coś macie nie strzelać, też już macie stać. Piękne pierwsze pociski już lecą naszej katapulty. Możesz w generała próbować strzelać. Pustynni łucznicy zajmą się kawalerią. Moja kawaleria. Zapraszam tutaj. Miotacze bomb. Tu. A wy uciekać, uciekać. Katapulta. Nie strzelaj na razie. Trafi w swoich. No ty. No co za imbecyl. Co za imbecyl. Chodź tu i pomóż tymi gośćmi, a ty spróbuj ich może złapać. Pomóż tu i jedziesz w ten sposób, on mi zmasakruje te oddziały piechoty. Ale jesteśmy w stanie szybko
zastąpić i on wpadł, można powiedzieć, w naszą łapkę. Pokonajcie tego dowódcę. Kontynuuj. Ty, gonisz tych, łucznicy, skończcie strzelać. Gonicie tu. Ty gonisz tych. No i dowódca wroga powinien umrzeć zaraz. Dokładnie, w sumie tego złapaliśmy do niewoli, ale wiadomo, że on tej niewoli nie przeżyje. Setka straconych żołnierzy, biorę w ciemno. A trzeba z tymi żołnierzami się uporać. Nie, panie kolego, execute. Tu też powinna być niedaleko jakaś osada. Czy ja mogę w was... Nie mogę, szpiegów. Przydałby się szpieg. Tak. W następnej turze potrzebuję tu szpiegów. Ja bym cię tu potrzebował. Może bym cię tu zostawił, panie kolego. I na przykład... tą armię wysłał do Maszkatu, żebyście to przejęli. To jest też spora liczba sił. Chciałbym zostawić te dwa oddziały, połączyć was, ten usunąć i wysłać was do Ascalonu na przetrenowanie. Bieg. Mierzasz gdzieś w tą stronę. Ruszasz dalej. Nie zwracasz na nich uwagi, zasuwasz swoim szybkim tempem. Zbieramy te oddziały. I to wszystko też. I zasuwasz tu. Trochę ruszyć to wojsko. Które już się zasiedziało w osadach. I potrzebowałbym też katapult w każdej jednej armii. Za bardzo nie jestem w stanie ich zbyt dużej liczby miejsc rekrutować. Ale dobra. Masz katapultę? Nie, nie masz. Ale ta już zmierza pod granicę z Turkami. Kończymy turę. I myślę, że bierzemy wojsko na granicach nawet bez generałów, żeby naprawdę zrobić blitzkrieg na tych Turkach, żeby ich zmasakrować. Kilia złodziei w Medynie, może jakaś inna. Shiraz zająć, czyli już wiem, że jest tu blisko prowincja, a z Iszwanu zaraz powinni nam wyjść wrogowie. Łuczników konnych. A cię chcący uczniów konnych w tej armii? Chyba nie. Chyba sobie dam radę z tym, co jest. Aleksandria gotowa do ulepszenia. I Mekka też gotowa do ulepszenia. Świetnie. Ale po więcej oddziałów. Chociaż nie może być rynek. Nie mamy pieniędzy zbytnio. A Trypoli się też ulepszy, dlatego. Akra może... taki stop przystanek dla karawan. I na razie może się wstrzymajmy ze wszystkim. I tak, wy do przetrenowania na Ascalon. Wyruszacie zająć to. Ty mógłbyś pokonać teraz tego generała. Czemu nie? Nie masz katapulty, katapulta już ją masz, już jest twoja. Weź kolejnych łuczników konnych i pójdziesz pod Mosul. Pójdziesz pod Mosul. Melitene też jest łatwe do zajęcia, tylko właśnie nie mamy katapult. To jest nasz główny problem. Mam masę okrętów. Miejmy nadzieję, że teraz damy radę.
Mam przewagę liczebną. Pełna wygrana. No i wspaniale. I teraz możemy połączyć sobie te okręty. Te również, tak. Ciebie usuniemy. Ciebie też usuniemy, a to sobie zostawimy do ochrony naszych interesów tutaj. Ty. Oj, za bardzo już. Wieżyczka tu. Idziesz postawić wieżyczki wszędzie tam. Dobra. Dwie katapulty. Zmierzacie w tamtą stronę. I w sumie te wszystkie oddziały też zmierzacie w tę stronę. Będziesz dowodził atakiem na Turków. Wiecie, już ruszyliście. Idziemy pogonić tą armię. Najemników brać nie będę. Masz katapultę, więc dobrze. Wy tu też macie katapultę i macie mameluków, proszę. I arabską kawalerię. I to jest sam kalif. To jest sam kalif. Także zapisujemy giereczkę. I zabijamy kalifa Alama, władcę Bagdadu. Start deployment. Pyk. Moja piechota jako pierwsza. Katapulta za wami. Miotacze bomb również. Trzymacie pozycję. Łucznicy. Za tym wszystkim się proszę ustawić. Łucznicy. Oni tu, a może dowódca tylko tu, a moi gulamowie na flance. Łucznicy konni. Tam są bodyguardzi. Wyślijmy naszych gulamów. Spróbuj strzelać do tej pustynnej kawalerii, albo może nie, do tej arabskiej kawalerii, a wy strzelacie do tej pustynnej. Zaatakuj tu. Dobra. Wy strzelacie do tej arabskiej. Powinniście ją zmasakrować. Moja katapulta też już jest gotowa do ostrzeliwania wrogich jednostek. By wycofać się. Łucznicy, strzelacie do tej arabskiej kawalerii. Wy strzelacie do tej pustynnej. Wy na razie nie strzelajcie w takim razie. Nie rzucaj tymi bombami, bo to bez sensu. Chyba że jesteś w stanie tutaj w tą milicję. To w milicję, proszę bardzo. Król wroga nie żyje, więc wspaniale. Strzelaj tu, tu są bodyguardzi. Proszę strzelać w bodyguardów. Ty rzucasz bodyguardów. Ty rzucasz. Oni są już złamani, okej. Zapraszam cię tu. Łucznicy konni. Niszczycie tam wrogą piechotę. Bardzo ładnie. Łucznicy, strzelajcie tą pustynną kawalerię. Jeden oddział. Tu, tutaj. Ty nie rzucaj na razie. Złamany, ale ich generał już nie żyje, więc to już bez większych problemów wygrana bitwa. U, katapulta. Szczęście nie trafiła jeszcze balista. Wycofaj się. Przyspieszmy sobie troszkę. Dawaj w tą saraceńską milicję. Moja katapulta, nie strzelasz już. Wybiłaś mi moich... Mój oddział jazdy, co nie jest zbyt dobre. Dawaj tu. Generał, wycofaj się. Daj szarże teraz. Co ci tam się dzieje? Kim ty tu? A, ta pustynna kawaleria, ale dobra, no już stracimy i tak. Praktycznie cały oddział tej kawalerii przez nasz ostrzał artyleryjski. Także
Dobra, pomóż tu wyłapać jeszcze tą saraceńską milicję. Ile mamy procent? 90. Musimy jeszcze coś wyłapać. 91, żeby ta armia na pewno przestała istnieć. Więcej, dużo więcej nie złapiemy. Z 30 straconych ludzi nie jest wiele. Powinno wystarczyć na oblężenie miasta. Też musimy cały czas tu wysyłać posiłki do tych armii, albo brać cały czas najemników, żeby ta ofensywa cały czas szła do przodu. No i Shiraz upadnie też na pewno jako następne. Tak, na to mamy kościka. Wspaniale. Tu będę mógł wsiąść niedługo szpiega. Żołnierze z Akry. Wy właśnie pójdziecie też jako tu posiłki. Ale po masa żołnierzy. Tutaj mam ile oddziałów łuczników konnych? Całą masę. Całą masę, więc weźmiemy jeszcze troszkę teraz piechoty. 400, 370, 330. To dwa oddziały was jeszcze. Wyjdziecie na przetrenowanie. Tu też się wszyscy ruszyli. Oprócz nie, ty też się ruszyłeś. Ty wykonujesz swoje zadanie perfekcyjnie. No i zaraz nas czeka bitwa o Iszwan. To już za momencik. Bo widzę tutaj niedaleko Ascalonu flotę hiszpańską, kastylijską, jeśli się nie mylę. Powinniśmy ich zmasakrować naszymi łucznikami konnymi. Nasz sam emir dowodzi siłami oblegające Iszwan. No i podejrzewam, że jak to będziemy z samą osadą, no to trzeba będzie tam zająć się armią kalifatu bagdackiego. Wtedy ich nazwa już nie jest zbyt poprawna, ponieważ nie posiadają już samego kalifatu we własnych rękach, więc na pewno są zdeterminowani do zdobycia, odbicia go tak naprawdę ponownie. A przynajmniej ja bym był. Staw się tak gdzieś tu, katapulta. Gdzie ja ustawiłem to wojsko? Tu. Zapraszam, katapultę tu. I tam emir też do tyłu. Miejmy nadzieję, że łucznicy konni się naprawdę tutaj spiszą. Masę żołnierzy wroga wypiją już, zanim do nas dotrą. Pomóż tu. Chociaż nie, wycofaj się. Na razie rób tak, jak robisz. Nasz dowódca, zapraszam tu. Wolnij tempo, bo cuda się dzieją na kiju. A oni już są złamani, okej. Okay. To my ich wybijemy w takim razie dość łatwo. Tam są afgańscy oszczepnicy, to dobry cel na szarże. Arabska lekka kawaleria, też kolejna arabska lekka kawaleria. To łucznicy. Dawaj, dłoń ich. Ty zaszarżuj tu. Straty raczej duże nie będą. Ci już są wavering, ci też uciekają. Gonicie wszystko tu. Jedź dalej, nie masz żadnej innej jazdy do walki w zwarciu poza oddziałem generalskim. To nie jest zbyt dobrze. Myślę, że możemy przyspieszyć. Bo już i tak wygraliśmy tak naprawdę tę bitwę. Ci już panikują. Gońcie ich wszystkich. Iście bez problemu dać radę. Dajcie im szarże, bo oni po tej szarży po prostu giną. Zaczną uciekać.
Dalej, 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 dalej. Musisz ich masakrować swoją... swoim blaskiem chwały. Tak jak oni, to nawet Egipt nie dostała w ciry chyba. Bi, 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 bi. To, że tracimy oddział jakichś najemników, to naprawdę w ogóle mnie nie boli. Jeszcze chyba jeden żołnierz tylko został wroga. Koniec. Ile będzie straty? Nawet 100 nie ma straty straconych, więc świetnie. Iszwan zdobyty. Została tam jakaś haremka tylko do pokonania. Jeszcze nam się przybliżają. O, Merchant Guild. Pewnie to chcę. Bo oczywiście, że chcę. O, tu jest jeszcze jakiś kapitan. A tu jest dwóch generałów. Nie macie zbytnio jazdy. Ja mam masę łuczników konnych. I szpiega. Oczywiście chcę od razu szpiega i farmy lepsze. A ty oblegasz Shiraz. Myślę, że w następnej turze to już zaatakujemy. To jest tylko milicja łucznicza i dwie katapulty. Dobra, Raqqa, Antiochia, Market. To jeszcze większy market. Siła. Tutaj na razie nic. Baszra. Może nabrzeże kupieckie. Już zaczyna się pojawiać korupcja. Kerak, w Kerak nic szczególnego nie możemy budować. W Sis farmy chociaż. Bo tutaj drogi. A to musi się zwiększyć. I to niedługo się powiększy. Więc dobrze, wspaniale. Idziesz pod Mosul. Dokładnie tak. Ta armia idzie tu na dół. Wy idziecie pomóc. Tu powinienem móc swerbować już też szpiega. Tego bardzo chętnie przyjmę. Tu jeszcze jeden zasuwa. Dobra. Okręty okrętami. Mamy dość sporo, mi się wydaje, lotę. Zasuwasz dalej. Wy do Ascalonu na przetrenowanie w następnej turze. Ty też zasuwasz. Ty również. Tu trzeba jeszcze więcej żołnierzy werbować. Może tu jakiś łuczników. Jeszcze ze 4 oddziały. Aleppo. Aleppo w Aleppo w Aleppo. O, coś takiego. Naprawdę to z samym garnizonem Edessy mógłbym Melitene na przykład zająć. Przydałby mi się też szpieg Tul, bo nie wiem, Konium to jest ich stolica. Tu już trzeba wziąć lepszą armię. I może byśmy tą rebeliancką flotę też stąd pogonili. Dziękuję bardzo. A tu jest jeszcze... A, kapitan został. Trenuję jeden oddział, weźmy jeden oddział łuczników na wszelki wypadek, a ty stawiasz więcej wieżyczek. Też możesz postawić wieżyczkę, postawić następną tu. Cię nic nie buduje. Więc może arabską kawalerię. Mógł tu... werbować. Ty się ruszyłeś, ty się ruszyłeś. Trzeba teraz pogonić tą armię. Mamy szpiega tu. Pytanie, gdzie są osady Ozermianów? Podejrzewam, że gdzieś tutaj... Nie wiem, jak to się nazywa ten zbiornik wodny. Nie pamiętam, a nie chcę gadać głupot. Jazd jest już naprawdę blisko i to będzie nasz następny cel, podejrzewam, bo to terytorium jest całe nasze. W Bagdadzie też są dość poważne siły, szczerze mówiąc. Mogę przytrenować najemników, to czemu nie? Co ja bym zostawił? Chociaż nie, może bym was połączył nawet. Może połączył tych łuczników i ten jeden oddział zostawił, ruszył tu i wziął
Połączę was, wezmę łuczników konnych. Zrobimy coś takiego, taki miszmasz. Ta armia, no beznadziejna jakościowo, jeśli chodzi o to, a tu jest sam dowódca, no to zmasakrujemy ich ponownie. To jest Al-Amir Sulayman i to jest kalif kolejny, kalif Mousa. No to nasz emir ich zmiażdży, no i będziemy musieli się troszkę cofnąć, żeby tą większą armię bez kapitana też pobić. Żeby nie zostawiać takiej armii na plecach. Rozpoczynamy ustawienie. Wy jako frontowa linia, ponieważ jesteście włóczniami, tutaj naszą katapultę, nasi łucznicy spieszeni, może nawet przed katapultą. Ten oddział tak naprawdę powinienem zostawić. Nie no, musicie wszyscy może z jednej flanki, tutaj z tej i ty też do nich dołącz. To jest wszystko, tak ruszamy, zasuwamy. Macie dwie katapulty, ok. Weź się ustaw mniej więcej coś takiego. Przyspieszamy, nie mają żadnych łuczników, to jest na plus dla nas. O, zostawiałem katapultę niechronioną, cudownie. Bardzo mnie to cieszy. Zaatakujcie to wręcz, a wy gonicie piechotę. Zneutralizujemy katapultę, to tak jakbyśmy im odcięli jedną kończynę tak naprawdę. Dawaj tu, wy już uciekacie, świetnie. Wycofać się tu biegiem. Już zabiliśmy 6%. Bardzo ładnie. Arabska kawaleria nas goni, ale to bez większych problemów sobie z nimi poradzimy. Tu też jest arabska kawaleria. Wycofaj się w ten sposób tu. I możesz strzelać do tych, do tej arabskiej kawalerii. Tu kto z tobą walczy? To arabska kawaleria, ale ona zdecydowanie przegrywa. Już zabiliśmy 12%. Bardzo ładnie. Strzelaj do tej arabskiej kawalerii. Ty strzelaj gdzieś tam. Dawaj tu. Ty dawaj tu. Moja piechota. Macie włączone trzymanie pozycji. Bardzo dobrze. Wystrzelacie do tej arabskiej kawalerii. Moja katapulta nie jest w stanie strzelać we wrogiego dowódcy, ale i tak coś tam trafiamy. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Teraz stój. W tych bodyguardów. Ty się wycofaj w tamtą stronę. Ciebie zapraszam tu. I moi łucznicy, co jest ważne, strzelać w dowódcę. A ten oddział tu, tą katapultę szarżujesz. Chyba coś tutaj udało się dobrze trafić. Ale nie, w sumie nie widzę spalonych ciał. Katapulta, przestajesz strzelać. On tutaj wjeżdża w naszych perskich włóczników, więc bez większych problemów sobie z tym wszystkim poradzimy. Nasz sam emir, zapraszam tu na flankę, a wy pomóżcie może z tym dowódcą. Tutaj wroga katapulta strzela i niestety nawet trafia, także wy byście mogli spróbować uciszyć tą katapultę. Ty pomóż tym łucznikom konnym, zaatakuj tą milicję włóczniczą. Ten oddział zapraszam tu do pomocy na flance. A moi łucznicy strzelać w bodyguardów.
dużo tych łuczników konnych, przez co ciężko też nimi szczerze manewrować. Oni już nie, jeszcze nie uciekają, ale dobra. Ten oddział, jak już ustaw się gdzieś tak tu. Gdzie bodyguardzi? Bodyguardzi są tam daleko. I tu jest kolejny generał. Oni uciekają, świetnie. Pomóż z tymi, wyjedźcie tu. A ty flankujesz te oddziały wroga. Strzelacie w tych bodyguardów. Ty również, trzeba ich tam osłabić. Oni też tu uciekają. Dawaj, szarże tu. No stracili no 53%. W sumie myślałem, że troszkę więcej, ale tutaj duża część z nich ucieka zwyczajnie w świecie. My tak, może strzelajcie w ten oddział. Pomóżcie tu. A ty byś pomógł. A, bo ty masz już. Goń tych, nie masz amunicji już, tak? Strzelajcie tu. Naprawdę masa tych żołnierzy wroga już ucieka. Strzelajcie cały czas tu. Nasz dowódca jest tutaj. Ci też pomóż tu jeszcze, żeby ich dołamać już. Troszkę przyspieszmy. Leć dalej. Z tym generałem tutaj pomóż. Wygoncie to wszystko tu, albo bardziej z tamtym. A wy też do pomocy tu. A ty zaatakuj tutaj. Moi gulamowie, będziecie musieli powstrzymać wrogiego dowódcę. Dobra, i walczcie z nim. Al-Amir, okej. Bo ten ucieka. Weź spróbuj. Kontynuuj. No, bo nie jestem w 100% pewny, czy zabiliśmy. Ty również tutaj goń. Którego zabiliśmy. Gonisz tu. Chcę, żeby na pewno zginęli obaj, ale chyba tego jednego się nie uda złapać. Któryś też właśnie ty gonisz tego jegomościa. Właśnie pytanie, czy ten umarł, czy ten drugi? No niestety go nie złapiemy. Tak, nie złapiemy go. Dobra, myślę, że wystarczy. 96%. Tu 62 straconych. Takie straty naprawdę mogę brać, jeśli oni tracą tysiące. Execute. Czyli nie, to jest. Czyli ten kalif uciekł, tak? Tak, uciekł i zatrzymał się w Jazd. To jest spora armia. Więc na razie sobie staniemy pod Iszwanem i będziemy tam stać. Przygotowania Blitzkriegu na. Tutaj spora armia siedzi. Ale to dzięki temu byśmy mogli zaatakować osadę i zająć ją w jedną turę. Chociaż byśmy mieli katapultę, to też jest do zrobienia w jedną turę. No tak, moim planem, żeby upadł Mosul, Melitene, to jest ta Srea z Ankara i Konium za jednym razem. Ale czy to się uda? No zobaczymy. Wojska dopiero zmierzają, wojska się rekrutują. A to po prostu też nie muszą być armie dowodzone generałami. Po prostu to mogą być zwykli dowódcy, rząd którym wydamy rozkazy. Więc myślę, że damy radę. Jakieś budynki zaczęły się budować. Master Dragon Guild, niech będzie. Ale pogotowe do ulepszenia. To dopiero później. Rakka też gotowa do ulepszenia. I w Jerozolimie możemy wizyrów Jerozolimy rekrutować. Spoko, mogą być spoko, co ile tur, co dwie, no to wspaniale. Budynki budynkami. Gdybyś poszedł tu, wjazd. Armia kapitanów i dużo pustynnej kawalerii.
Ta armia poszła. Idą pod Basrę, mi się zdaje. Wydaje mi się, że idą pod Basrę i spróbujemy tu może troszkę wojska dorekrutować. Mamy szpiega. Ja bym tego szpiega. Jak wygląda sytuacja tu? Zwiększyli garnizon. Dobra, wślemy się tego szpiega tutaj. Jest jakiś kapitan, ale nim się nie przejmuje. Ty dalej nie sięgniesz. Sferbujemy jeszcze jednego szpiega. Tu mamy dwóch szpiegów. To jest całe nasze terytorium. To ciebie wysyłamy podjazd. A następna prowincja może być. To jest wszystko jazd. Dobra, pójdziesz do przodu. To już jest inna prowincja. Ta osada może być gdzieś tu. Tutaj te osady już, te prowincje są naprawdę sporej wielkości. To nie pomaga. To najemnicy, weźmiesz perskich najemników. 5 oddziałów. Tu mamy full armię już tak naprawdę. Wy tu na przetrenowanie. Tu są te katapulty. Dołożymy ci żołnierzy stąd. Masz praktycznie całą armię. Tu jest kapitan, tu są te katapulty. Katapult jest prawie tyle, ile trzeba. Pójdziesz, tu na razie staniesz. Weźmiemy dowódcę tylko. Wejdziesz sobie do Aleppo. I ty zaatakujesz Melitenę. Potrzebujesz dwie katapulty tu i dowódca ma jeszcze jedną. Mógłbym cię w sumie okrętem przerzucić pod Ikonium praktycznie. Tylko czy ty masz armię do zdobycia Ikonium? Z Ascalonu jakbym ci dał tych łuczników konnych jeszcze. Tak, damy ci z Ascalonu tych łuczników konnych. Ten oddział... To może w następnej turze to wszystko poukładam ładnie, ale ty już tu staniesz przy nim. Żeby tu być i myślę, że dwie tury i Blitzkrieg na Turków już będzie gotowy. Pytanie, co ta armia ma robić? Postaw tu wieżyczkę, tu jest ten dowódca kolejny. Czy ja w Iszwanie jestem w stanie coś rekrutować? Jestem. Rekrutuj, przetrenuj ich w następnej turze. Posiłki zapraszam. I może tą armię też wyślemy tam jako posiłki. Ty do odstawiania wiesz, zapraszam tu i zapraszam tu. I tu już widzę tak naprawdę wszystko. Tutaj nic nie widzę, to jeszcze przyjdziesz tu postawić te wieżyczki. Chyba, że nie, ja tu zostawiłem dowódcę. Sporo mi dajesz dochodu, ale i tak mam mocny dochód, zarabiam sporawe pieniądze co turę. Potężna też flota. Coś to rekrutujemy. Chyba na razie nie. Chyba na razie się wstrzymamy. Chociaż może piechoty trochę. Może troszkę gulamów i oddziały tych panów. To jest Rasul of Basra, tak? Ty jesteś z Basry, czyli pewnie chciałbyś ją odbić. I tu jest też ta większa armia. No ale mamy tu posiłki. Shiraz. Ile tu mam piechoty? Dużo piechoty. To najpierw zajmiemy się zdobyciem Shiraz. Oni nie mają szans z nami, to jest tylko milicja łucznicza i dwie katapulty. Dobrze, że nie musimy się martwić o zmianę wiary. Tylko nasza ofensywa naprawdę szybko może się przemieszczać. Mam katapultę, czy ja bym chciał z tej katapulty korzystać? Nie wiem szczerze. Wydaje mi się, że chyba nie.
Wy to upuśćcie, wezmę to topornicy. Tu. Może wszyscy tu po prostu zaatakujemy, chociaż nie jeden. O, zrobimy coś takiego. Czemu nie możesz... A możesz dopiero tu atakować. Atakuj tu, ty atakujesz tu, ty atakujesz bramę. No i przyspieszamy oczywiście. Wiesz, że do nas strzelają jak głupie, może nam nie spalą naszej... naszych machin oblężniczych. Niestety palą je. Stań sobie tu. Jedna wieża właśnie poszła się rypać. Druga na szczęście podjedzie i spalili nam też taran. Ale dobra. Teraz już lecisz biegiem. Cię strzelają te wieżyczki. Podejdź tu. Wy atakujcie tą milicję. Wchodzisz na mury. Wystawiacie też drabiny, więc świetnie. Myślę, że bez problemu przebijemy się przez tą milicję włóczniczą. Czy wam się zmieniły pancerze? Bardzo możliwe, że mają teraz takie narzuty w sumie. Wszystko jest możliwe. Tutaj też już walczymy z milicją. Ty też, proszę, zapraszam cię tu. Wygrywamy. Jeszcze nas przepychają, ale powinniśmy ich masakrować. Dokładnie tak. Na pewno oblężenie typu, żeby ich przeczekać, byłoby lepsze, bym stracił mniej ludzi. Ale to posiłki już idą. Myślę, że sobie wszystko zastąpimy. Też powinny zaraz morale zacząć podupadać. Dawaj do przodu troszkę. Przepchnij się teraz ty przez nich. Cudownie, o to właśnie chodziło. No i oni uciekają. Wybijmy ten oddział. Cudownie. Zejdźmy teraz na ziemię. Dawaj tu. Tutaj też wygrywamy zdecydowanie. Na środku zostało co? Katapulty i jeszcze jeden oddział milicji. Nie obronią swoich murów. Nie ma na to nawet szans. Czy oni uciekają? Dawaj tu, szybko. Może ich wyłapiesz. Łucznicy. Zapraszam do środka. Dawaj tu, dawaj tu. Zaatakujecie ten oddział od pleców. Morale im powinno naprawdę bardzo mocno spaść. Ty ich tu gonisz. Dobra, możecie nawet tak wejść. Ty goń... A, już spanikowali. Straciliśmy budynek, tak? Ale zaraz go odzyskamy. Do ataku. Do ataku. Dobra, budynek zdobyty. Gdzie ich ostatni oddział? Tutaj jest. Może ustawmy... strzelajcie tam na razie. Zapraszam tu. I was też zapraszam tu. Ty się z kim bierz? Z jednym żołnierzem wroga. Strzelaj w ten oddział. Przypiszamy do 6. Wszystkie oddziały piesze do ataku. Łucznicy. Strzelacie tutaj w ten najzdrowszy oddział.
Niebezpiecznie zaczyna się robić. No on. Dawaj, 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 dawaj. Katapulty są naprawdę niebezpieczne, jeśli chodzi w obrażeniach, czy w ogóle... Właśnie w obronach są mega bardzo przydatne i niebezpieczne dla atakujących, o czym się właśnie przekonałem. Strzelaj tu w ten blob. Niech spróbuj zatrzymać. Ustaw się może tak tu gdzieś. Tu, tu i tu. Nie będziesz wtedy... Ta katapulta nie będzie w stanie do ciebie wtedy strzelać. Do ataku. Do ataku. Ty strzelaj do tej katapulty. Dobra, przepychać się, przepychać się. Przepychać się jeszcze bardziej. Dawaj w tą katapultę już. Dawaj w tą katapultę, ruszaj. Dobra, jest już związana walką, nie jest w stanie do nas strzelać. Wszyscy do boju. O to właśnie chodzi. Idzie armia posiłkowa. No, ewentualnie posiłkujemy się oczywiście najemnikami. Także nie stresujemy się stratami, jakie tu doznaliśmy. Dawaj, 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 dawaj. Rusz się troszkę do przodu. Zaatakuj. Powinna być teraz kasacja. I cudownie. Jeden oddział uciekł, ale to tam mniejsza z tym. Dobra. Dużo żołnierzy straciłem, 500. No, troszkę tak ze 300 za dużo przynajmniej. No ale te katapulty. Dobrze ich komputer użył. Kupuj. Normalne podatki, zwiększamy to od razu. Możemy też naprawić mury. Przetrenujmy, czemu nie? I 6 koła. Pięknie. Ta pomniejsza bitwa jeszcze nas czeka, tak? No w sumie to nie w tej turze, bo nie damy rady. Ale dobra. Zobaczmy, jak będą wyglądały właśnie umieszczenie naszych jednostek z Turcją. Bo faktycznie, jeśli się uda zająć im 5 prowincji w naszej jednej turze, to będzie coś wspaniałego. Może być krucjata. Pytanie na kogo? Na Wilno. No to spoko. Edessa gotowa do ulepszenia. Antiochia też gotowa do ulepszenia. Sis gotowe do ulepszenia. Iszwan gotowy do ulepszenia. I co teraz? 7000. Na razie się wstrzymajmy. Gorsze relacje z papiestwem. O, Norwegia z papiestwem mają sojusz. Ale dobra. Gdzie jest ta duża armia? Tu na plecach i tu jest jeszcze jedna, ale dobra, damy radę. No tu ten garnizon nie jest wcale taki mały. Patrzmy, co jest tu. Patrzmy, co jest tu. Tu nie ma żadnej osady. A to jest wszystko moje, tak? Czyli zdobyłem Shiraz, zdobyłem tak ogromny region. No dobra, to ruszamy tu i ruszamy gdzieś tu. Jakaś książę Turków tu jest. To niezbyt dobrze. Ale dobra. Co ja bym ci chciał stąd zabrać? Te oddziały może do Trypoli. Masz 3 wolne miejsca, potrzebujesz 4. Zabierzemy oddział tej saraceńskiej milicji i dodamy ci to. Ty sobie staniesz tu.
Tu są moje katapulty. Tych bombiarzy zostawimy tak po prostu. Ty się z nimi połącz. Jesteś w stanie przejść? Nie. Musimy ich pokonać. Ale to na automacie. 105 straconych. Dobra. Czekaj chwili. Może być. Może być. Połącz wszystkich. Ten oddział tu. Na przetrenowanie pójdzie. Jedna katapulta dostajesz. Idziesz tu. I was wyciągamy. Wkładamy z powrotem to. Też dostajesz katapultę i pójdziesz na Ankarę. Ty na statek. I wylądujesz sobie już tu. Idziesz w ten sposób. Też jest masa najemników, więc jakbym chciał skorzystać, to bez mniejszych problemów, podejrzewam. Czyli tak, tu trzy armie, trzy miasta. I ty... W sumie to tak, mógłbym tą beduńską kawalerię usunąć i wziąć... Czego ci w tej armii brakuje? Nie masz łuczników. Wezmę jednego, jeden oddział... Nie, masz łuczników. Są włócznie jakieś? Nie, nie ma. Więcej łuczników konnych? Nie, raczej nie trzeba. Ale dobra. W następnej turze już na pewno ten problem rozwiążemy. Czy coś tu... Ten oddział mogę usunąć i wziąć kolejnych perskich najemników. Zaatakujemy tą armię. Bez większych problemów ją pokonamy. Tu... O! Fajnie. Dowódca w środku. Tu dopiero szpieg się rekrutuje. Wy idziecie całą tą drogę, musicie pokonać, żeby zająć tą osadę. Zostaw te dwa oddziały. Powinno być tu w porządku. Są najemnicy. Weźmiemy. Postaw wieżyczkę i tu też postawisz wieżyczkę. To jest dojazd. To jest całe moje. Zobaczymy tą bitwę. Znajdujemy się już w bitwie. Bez większego problemu powinniśmy ją wygrać. Gonimy, gonimy wroga. Musimy ich ostrzeliwać. I on wtedy do nas już przyjdzie wtedy, kiedy będziemy takie rzeczy robić. Kiedy nie będziemy dawać im spokoju. No, już generał wroga ucieka. No i świetnie. Ładnie nasi łucznicy konni swabiają wroga w naszą stronę. Pomóż tu. Wy pomóżcie tu. Ten oddział też pomaga tu. Łuczni... katapulta. Nie strzelasz. Ty zatrzymujesz tych. Wy tu. Dawaj tak. Ci gulamowie już uciekają. Nie, jednak wrócili, zdecydowali się wrócić. Pomóż tu. Bez większych, tak jak mówiłem, problemów tą bitwę wygrywamy. Jeśli ktoś nie lubi trudnych modów, to jest idealny mod dla niego, szczerze mówiąc, bo jak widać, no bitwy, pomimo tego, że tu był tylko kapitan, no to nie są zbyt trudne, prawda? Masakrujemy wroga za każdym razem. Zdobywamy ich osady bez też większych problemów. Tracąc 4%, w sumie to trochę podobnie jak w Norwegii. Nie, chyba nie, bo na Norwegii naprawdę czasem trzeba było się namęczyć, żeby wygrać bitwę. Nie było tak łatwo. 97% powinno wystarczyć. Straciliśmy 57 ludzi, ale też łucznicy konni robią swoje tak naprawdę. Execute.
powinniśmy mieć, móc jeszcze zaatakować tą armię. Ale niestety nie. Dopiero w następnej turze. A w następnej turze robimy Blitzkrieg Urków. Myślę, że na tym Blitzkriegu zakończymy odcinek też. Odcinek tak będzie miał gdzieś z godzinę, więc powinien wam przypaść do gustu czas i mam nadzieję, że sama też jego treść. Nie, może jakaś inna gildia, co? Najbardziej rozwinięta frakcja, to my, świetnie. Aleppo się ulepsza, Tripoli. Magazyn. Aleksandria. Też magazyn, zwiększa nam to zawsze dochody. Port lepszy. I Basra. Może byśmy zaczęli trebusz robić, to byłoby coś. To byłoby naprawdę wydarzenie. Herat jest tu i ty ruszysz sobie właśnie w tą stronę. Cały czas zwiększają tu garnizon. To nie jest zbyt dobre. Damy ci katapultę. I jeszcze może te dwa oddziały. Masz cały stack armii. A ta armia zmierza tutaj, ale to ją pokonamy. Dyplomatyczne informacje. To Litwa bije się z każdą katolicką frakcją możliwą. Was tu miałem przetrenować, prawda? Przetrenujmy całe te oddziały. To jest też flota Imperium, no i właśnie ta kastylijska, hiszpańska. Ale do, ruchy wojsk. Melitene też jest już lepiej bronione, Mosul niekoniecznie. Ty miałeś iść. No to nie będzie tak kolorowo jak myślałem. Będziemy potrzebować generała na pewno. Bo na szczęście nie będzie walka na. Nie będzie walka na moście, bo stoi przed mostem. Zmierzymy się tu, ty zmierzysz się z tym. Dokładnie tak, to jest spieszeni lansierzy Sipa, milicja, tureccy oszczepnicy, no i tureccy łucznicy konni, czyli najgorsze cholerstwo, jakie istnieje. Ty nie będziesz w stanie tam dojść w jedną turę, ale nie masz katapult, właśnie. Staniesz sobie na razie tu. Ty już to oblegasz. A ty olewasz chyba tego tureckiego generała i zaczynasz oblegać Mosul. Łucznicy konni. Ewidentnie łucznicy konni w tej armii. Też ma masę łuczników konnych. Trzy oddziały. W garnizonie. Z Turkami gorsze relacje. No cóż, czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Tu też trzeba będzie się zmierzyć z tą armią. Dużo jazdy. Wy wiecie, gdzie iść. Ty. Możesz wziąć najemników, ale to ruszysz tu. Najemników weźmiesz w następnej turze. Pójdziesz chyba oblegać jazd. Ale dobra, myślę, że sobie zostawimy tą wojnę z Turkami jednak na następny odcinek, bo te bitwy wszystkie, jakbym zaczął grać, to podejrzewam, że to się zrobi część, normalnie odcinek będzie dwugodzinny, a nie chcę takich robić w sumie. Póki co może nie. Może kiedyś. Zdobyliśmy w sumie dwie kolejne prowincje tylko, ale już robiliśmy podwaliny pod to, że w następnym odcinku najprawdopodobniej zdobędziemy kolejnych 5. Albo co najmniej 4. Patrząc na to, że w Iconium jest spory garnizon, to może będziemy to nawet oblegać. Zobaczymy, jak pójdzie ta armia, ale dużo łuczników, łucznicy koni, oszczepnicy. Nie powinno być tak źle. Też mam dużo łuczników konnych, chyba więcej niż on.
albo podobną ilość. Oni mają 6 ataku dystansowego. My też mamy 6. To dobrze, mamy też katapultę. On też chyba jakąś posiada tu. Tak? Ta armia. Nie ma katapulty, więc to na plus dla nas. Melitene jest oblegana. Nie mamy tu generała. Ale czy damy radę? Myślę, że damy radę. Tylko trzeba dobudować. Może jedną turę będziemy po prostu czekać i dobudujemy trochę machin oblężniczych. Jedną turę się wstrzymamy. A Mosul, mamy generała. Powinniśmy dać radę. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby wpadać na live'y. Grafik streamów pojawia się co niedzielę. Także w opisie filmu, w opisie kanału i pod pierwszym i pod każdym live'em, który się odbędzie, więc jeśli wam się nie uda być na którymś, to w tych trzech miejscach znajdziecie grafik, żeby móc sobie jakoś tam rozplanować dzień, jeśli chcecie się pojawić i tak dalej. No, także dziękuję, na razie, cześć.